Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia Wielki Zapomniany, odcinek trzeci. Czyta Iwonna Teresa. Ostatnie dni roku 1965. Ty jesteś taka mała, a dzieło, w którym mi pomagasz, takie wielkie. Powinnaś spisać te pragnienia Twego Boga. Będzie to kotwicą miłosierną, która zbawi kapłanów i tyle dusz. Błagaj za wyższymi w zarządzie Kościołem. Niech się staną mniejszymi i pokorniejszymi, rozumiejąc, że wielkim pragnieniem ich Boga jest, by się zbliżyli do ołtarza, tego ośrodka zbawienia, i by żyli mną. Świat czuje, że są pełni zajęć czysto ludzkich, a ja chcę, by porzucili siebie, by stali się małymi i prostymi. Tylko wtedy Kościół będzie święty, jeśli oni zwrócą się cali do Ojca. Styczeń 1966. Zbyt trudno jest mówić ci o moim miłosierdziu, bo mało kto zrozumie ciebie. Lecz przyjmij i ten trud z wielką miłością, gdyż wtedy kapłani moi posłuchają wezwań swego Stwórcy. Jest to łaska, jakiej ci udzielam, bo mówić będziesz w moim imieniu. Nie pomyślisz nawet o żadnej swojej zasłudze, bo jesteś tylko niegodnym narzędziem moim. Przyspiesz ufnym błaganiem ten dzień mego zbawienia. Czy możesz być pewną dziś wieczorem, żeś była wierną krzyżowi, cierpieniu, w milczeniu i oderwaniu od wszystkiego? Jakie było Twe skupienie i wdzięczność po spowiedzi? Jakże mi jest bolesnym, gdy zapominasz choćby na chwilę, że nie należysz już do ziemi. Oczekuję na Twoje błaganie przy ołtarzu za dusze, które giną. Staraj się zwyciężyć we wszystkim. Niech nic ziemskiego Ciebie nie pociąga. Staraj się we wszystkim upokarzać, bo pokora jest drogą obowiązującą mnie do oddania się z całą moją wszechmocą. Kiedy zapominając o swej nędzy, oddajesz mi się cała, otrzymujesz wszystko od mego nieskończonego miłosierdzia. 20 stycznia 1966. Rozważ, ile kosztowało Jezusa zbawienie, konanie, łzy gorzkie i krew aż do ostatniej kropli. Któż mnie wówczas podtrzymał i zrozumiał mnie, tak znieważonego i wzgardzonego? Rozważ serce i wolę Twego Zbawiciela. Głowa Jego, ta stolica boskiej mądrości, spuszczona ku ziemi w zupełnym upokorzeniu. Oczy najświętsze, światłość wszechświata, zamknięte na wszystko, nie patrzące nawet na swą matkę. Usta skrzywione, lecz otwarte, by powtarzać: przebaczam wam i kocham nad miarę. Ręce wyciągnięte, zawsze pragnące przez wszystkie wieki obejmować swoich kapłanów. Nogi przybite nieruchomo w uległości i posłuszeństwie. Duszę nie tyle zbawia się czynem, co zgodą na śmierć, by inni mieli życie. Tak masz spędzać Twe dnie, z głową schyloną ku ziemi. Wszyscy, mający autorytet, niech postępują z Tobą jak chcą. Nie istniejesz dla nikogo. Oczy są zagasłe, a nie tylko zamknięte na wszystko, co Cię otacza. Miejsca, praca, osoby. Tylko wtedy nie stracisz zjednoczenia ze swym Zbawcą.
Usta niech zawsze będą prędkie do tłumaczenia i pomocy. Milczenie niech będzie całkowite, bo umarły nie mówi, a ty wiesz o tym. Trwaj pod ciągłą opieką twej matki. Powierzaj wszystko jej niepokalanemu sercu. Wzywaj ją i dokonuj razem ze współodkupicielką tego biednego świata posłannictwo ci powierzone. Rozważ, czy był znany od kogo Zbawiciel ukryty w cieniu swej matki? A jednak najboleśniejsze odkupienie dokonywało się w każdej chwili w tym domku nazaretańskim, by zakończyć się na Kalwarii. Zaczęło się ono od jej pokornego tak, pełnego heroizmu. Razem z nią w zupełnym ukryciu odnów się z Jezusem w Eucharystii, odnawiaj Jego dzieło odkupienia. Kiedyś ludzie poznają Jego wartość. Ofiaruj mi swoją nicość. Ufaj nawet wtedy, gdy rozproszenia i pokusy zdają się oddalać Ciebie ode mnie. Odnawiaj ciągle swoje oddanie się, choćby to cię bardzo kosztowało. Odnawiaj jako wynagrodzenie za obojętność moich drogich kapłanów. 9 marca 1966. Twój biedny umysł nie może pojąć win wciąż popełnianych na ziemi. Są to grzechy młodych, grzechy starszych, ukryte i jawne. Ileż ich jest? Okrzyk ukrzyżuj jest ciągły, a moi kapłani biorą w tym udział. W pierwszym szeregu jest tyle dusz mi poświęconych, które żałują, że poszły za mną. Okropne przekleństwa świadome i rozważone ranią moje serce. Są to morderstwa, zabójstwa, kradzieże, a nade wszystko nieczystość, bałwochwalstwo własnego ciała. Winy te są bez liczby, zwłaszcza nocą triumfuje nieprzyjaciel. Zbyt wcześnie młode dusze są w to wciągnięte. Przejmij się tymi nieskończonymi udrękami Twego Boga. Rozważaj to. Mało ludzi jest wolnych od tej okropnej oznaki nieczystości. Cała nauka ludzka, choć może nie wprost, dąży do tego, rozszerzyć po całej ziemi te grzechy nieczyste, które coraz bardziej obrażają mą sprawiedliwość. Proszę cię, wynagradzaj, wynagradzaj za to. Ofiaruj mi swe ciało, przyjmując moją mękę w każdej chwili. Trzeba nawet poszarpania fizycznego. Poddaj się temu, wynagradzając, milcząc i pozbawiając się najlżejszej ulgi. Nie dbaj też o względy ludzkie. Przyjmuj chętnie upokorzenie, uległość. Drzwiczki, które mnie ukrywają w więzieniu eucharystycznym, ukrywają także ciebie od wszelkiego spojrzenia ludzkiego. Oddalaj się coraz bardziej od wszystkiego. Staraj się zwalczać senność i zmęczenie. Są to nędzne ludzkiej natury, ale trzeba je znosić za moją pomocą. Ukrzyżowanie. Jest to wielka łaska mego miłosierdzia. Gdybyś mogła wyliczyć osoby wierne łasce Chrztu Świętego, kapłani, zakonnice wierni, jakże byś się przejęła, znając ich liczbę? Byłaby ona taka mała. Pouczenia szatana oślepiły ich. Grzech nie istnieje, trzeba dostosować się do odnowy, trzeba kierować duszami, jak naucza świat. Zaparcie, surowość życia są uznane za niemożliwe, bo osoby są teraz za słabe, delikatne i mają wiele pracy, także to nie jest potrzebne. A pokuty i umartwienia już się o nich zapomniało, a jednak
Jest to wielkim obowiązkiem i nikt się nie zbawi bez pokuty. Niech Twoim ciągłym pragnieniem będzie wynagradzać za wszystkich. Ofiaruj się ciągle Ojcu wraz ze mną. W tym czasie liczba win jest nieskończona. Trwaj ciągle na adoracji, wynagradzając i ofiarując Ojcu moją krew przenajdroższą, serce Maryi i całą siebie. Dziś rano w krótkim czasie zrozumiałaś miłość i konanie Twego Boga. Bądź wierną, nie zważając na sądy ludzkie. Objawię Ci się bez miary, bylebym znalazł Cię zawsze samą. Bądź sama i oderwana od wszystkiego, umartwiając nawet swe myśli. Jak tylko spełnisz swój obowiązek, udawaj się w miejsce samotne, a jeśli możesz, to do kaplicy. Gdyby moi kapłani zrozumieli wartość pokuty i życia umartwionego, jakże to jest potrzebne, by zbliżyć się do mnie, zrozumieć mnie i odpowiedzieć na moje pragnienia. Praktykuj to w każdej chwili i niech się to stanie Twoim oddechem. Jakże pragnę, byś mogła zrozumieć cierpienia odkupienia. Jest to wielkim darem móc je pojąć. Rozważaj to ciągle, nakazuję Ci to. Staraj się ciągle naśladować mnie, by prowadzić dalej dzieło odkupienia. Zadowalaj się małym, uważaj wszystko za pożyczone. Bądź wdzięczna za upokorzenia, za złe sądy i nieporozumienia. Dziękuj za nie. Bolesne łzy mają wartość krwi, która złączona z moją zbawi wielką ilość dusz. Marzec 1966. Moja obecność eucharystyczna jest darem, którego nigdy nie zrozumiesz dostatecznie. Z wiarą coraz żywszą oddawaj się cała za moich kapłanów. Ilu ich ginie? Przyjmij wszystkie trudności tego istnienia, byleby oni się zbawili i wrócili do mego ołtarza. Tyle oziębłości i niewdzięczności jest bardziej bolesne od mojej męki i śmierci. W miastach ukrywają się winy księży wśród innych ludzi. Po wsiach wlecze się istnienie, szukając rozrywek tak jak inni. Co za konanie Twego Boga! Szukałem Cię, czekałem na Ciebie, byś mi pomogła. Nie masz już wolnej chwili. Istnienie Twoje wyniszczyło się w moim. Niech ciągłym Twym westchnieniem będzie powrót naszych kapłanów. Mój Kościół odżyje tylko wtedy, kiedy jego przedstawiciele otoczą mój ołtarz. Ileż to razy powtarzałem to. Proszę, byś ofiarowała się ze mną cała Ojcu oraz z Matką naszą i wszystkimi świętymi, by kapłani powrócili i znowu wierzyli. Nie żądam niczego innego. Chcę, by uważali mnie za swego brata na wygnaniu wraz z nimi, za swą ucieczkę i wzmocnienie w goryczach apostolstwa. Ofiaruj się cała z żywą wiarą, nie mierząc nigdy swych ofiar i cierpień, by prędko, prędko poznali oni najgorętsze pragnienia swego Boga. Gdybyś mogła przemówić i napisać do serca każdego kapłana, powtórzyć im w moim imieniu, żeby wrócili. Chłód i obojętność przeszkadzają im uznać to oddalenie się ode mnie. Tylu z nich uważa się nawet na drodze do świętości, a są od niej tak dalecy. Poklaski i uczucia stworzeń zaspokajają ich pragnienia i sądzą, że wszystko jest dobrze.
a dusze spieszyłyby za nimi i słuchały ich, gdyby ich życie było budujące i oderwane od wszystkiego, a przeżywane ze mną u stóp ołtarza. Ileż to osób wyniesionych do godności w kościele stworzyło w swym otoczeniu istny raj wygód. Nie mogą oni usłyszeć mego zmartwionego głosu i jęku dusz potrzebujących. Wszystko dla nich jest za ciężkie i męczące. Pokłon, przyklęknięcie, chwila adoracji, choćby myślą. Długie spoczynki w światowym łóżku, miękkim i delikatnym, posiłek wyszukany, a pracy jak najmniej. Nie mogę już zostać między nimi, raczej obok nich. Lecz mało uznaję swe ujemne strony. Wszystko zdaje się być powodzeniem apostolstwem. Wszystko budują beze mnie. Co za straszna pustka, a triumf dla szatana. Ich ostatnie spotkanie ze mną, rozważ płacząc nad nimi, nie znam ciebie, a takich jest nieskończona liczba. Wspomną, ale dla mnie oni już nie istnieją. Są to ich najwyższe braki. Marnują swe powołanie ciągłym szukaniem siebie. Choć pracują niby to dla mojej chwały, ale chcą być zadowoleni we wszystkim i cieszyć się z powodzenia. A teren dusz pozostaje twardy i niepłodny. Brakuje łez, gorącej modlitwy i krwi cierpienia, walki i upokorzenia. Moje królestwo nie rozwija się, a ci, którzy za tym wzdychają, nie poznają mnie. Pozostać z całą wiarą na alwerni mego tabernakulum. Błagaj, wynagradzaj, przepraszaj i proś o powrót tych kapłańskich dusz. Milcz zawsze, adoruj mnie padając na kolana i cierp, ile tylko możesz. 16 marzec 1966 rok. Błędne pojęcia. Gdybyś mogła zrozumieć, na ile oddalił się ode mnie mój lud, nie mogłabyś oprzeć się smutkowi. Dobrobyt i egoizm połączone z najstraszniejszą nieczystością zalały świat. Moja sprawiedliwość błaga o modlitwy ze wzniesionymi rękami, błagając o przebaczenie. Proszę i nalegam, by moi przedstawiciele nie ustępowali, przedstawiając wygodną i łatwą drogę zbawienia. Dusze się zbawiają tylko na ścieżce wąskiej, wskazanej przeze mnie. Teraz chrześcijanie powinni być zaczynem, powtarzam, zaczynem, który odnowi innych chrześcijan, pociągniętych i owładniętych przez nieprzyjaciela. Od moich najdroższych oczekuję tej pomocy, zanim będzie za późno. Mają oni podtrzymać wiernych, pozostałych mocnymi we wierze, nie ulegając żadnej namowie do odnowy. Zrozum, ta wstrętna pycha pociągnie tylu, a mała liczba wiernych trzymających się Ewangelii. Tego zaczynu zbawienia odnowi pozostałych. Nie odchodź od krzyża Twego Boga. Ofiaruj wszystko, błagaj i milcz. Wzywaj Maryi, ucieczki tylu grzeszników. Wzywam Cię ciągle, byś w zupełnym ukryciu szła za mną w milczeniu. Módlmy się. Duchu Święty, Duchu mądrości, prowadź kapłanów. Duchu Święty, Duchu światłości, oświecaj kapłanów. Duchu Święty, Duchu czystości,
Uświęcaj kapłanów, Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów. Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, by kapłani, oczyszczeni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze ludzkie. Duchu Święty, powierzam Ci serca kapłańskie, ukształtuj je na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.